Lekcja pod tytułem Obwody prostokątów i kwadratów. Cóż to takiego jest obwód wielokąta? Za chwilę przejdziemy do prostokąta i kwadratu. Oto mamy jakiś czworokąt i znamy wszystkie długości jego boków, no bo możemy zawsze przecież wziąć linijkę i je zmierzyć. Tu mamy trójkąt i też znamy długości jego boków. Co to znaczy policzyć obwód danego wielokąta? To znaczy dodać wszystkie długości boków do siebie. Popatrz, jaki będzie obwód tego czworokąta. To będzie długość pierwszego boku, czyli 4 cm, oto. Dodać długość drugiego boku, czyli 4 cm znowu. Dodać długość trzeciego boku, czyli 2 cm. I dodać długość czwartego boku, czyli 3 cm. Jak dodamy, a to można zrobić w pamięci, 4 dodać 4 to już jest 8, dodać jeszcze 2 to 10, jeszcze dodać 3 to jest 13 cm razem. Powiemy, że obwód tego czworokąta to jest 13 cm. Obwód, czyli suma, czyli inaczej dodanie długości wszystkich boków. Każą ci liczyć obwód, mierzysz długości wszystkich boków i dodajesz do siebie. Popatrzmy na ten trójkąt, jaki tu będzie obwód. Zrobię taką kreskę oddzielającą. No, długość pierwszego boku 5 cm. Dodać długość drugiego boku 3 cm. Dodać długość trzeciego boku 6 cm. Dodajmy w pamięci. 5 dodać 3 to jest 8 i dodać 6 to jest 14 cm. A więc obwód tego trójkąta to jest 14 cm. Tak się liczy obwód dla każdego wielokąta. Dla każdego. No, to teraz policzmy sobie obwody dla naszych czworokątów, które są w temacie lekcji, czyli dla prostokąta i dla kwadratu. Oto mamy prostokąt. Pamiętamy, że w prostokącie przeciwległe boki mają tą samą długość, tutaj w tym przykładzie 8, i ta para przeciwległych boków też ma tą samą długość, czyli 3 cm. No więc napiszmy sobie długość pierwszego boku, tego u dołu, teraz ten na prawo, 3 cm dodajemy, znowu teraz ten górny bok, 8 cm i ten bok po lewej, 3 cm. Jak dodam, to oczywiście obliczę długość obwodu, czyli obwód. 8 dodać 3, to już jest 11, dodać 8, 19 i dodać 3, 22 centymetry. Obwód policzony. Ale chcę ci zwrócić uwagę, że to można prościej napisać, bo zobacz, mamy dwie ósemki i dwie trójki. Czyli ten sam wzorek mogę sobie napisać tak. 2 razy 8 cm dodać 2 razy 3 cm. Policzmy, czy mi wyjdzie to samo. 2 razy 8, pamiętamy, że najpierw robimy mnożenia, a dopiero później dodawanie. Mnożenia są ważniejsze. 2 razy 8 to jest 16 cm, dodać. 2 razy 3 to jest 6 cm. 16 dodać 6 to jest 22 cm. Oczywiście wyszło tyle samo, no bo musiało. Niektórzy twierdzą, że ten zapis jest prostszy do policzenia. O, tu trzeba wykonać takie żmudne dodawania, a tutaj dwa szybkie mnożenia i dodawanie. Co więcej, zazwyczaj pan w szkole albo pani w szkole wymagają takiego sposobu liczenia. To znaczy, troszeczkę się przy nim bardziej upierają niż przy tym sposobie. Czyli najlepiej, jeżeli zapamiętasz, że jeżeli musisz policzyć obwód jakiegoś prostokąta, to robisz tak. Mnożysz razy 2 długość jednego boku, mnożysz razy 2 długość drugiego boku i wyniki dodajesz do siebie. Tak to jest z prostokątem. Jeszcze za chwilę sobie policzymy kilka przypadków. A jak to jest z kwadratem? Popatrz, mamy narysowany kwadrat, podana jest długość boku. Dlaczego tylko raz, kiedy tutaj było wszystko? No bo pamiętamy, w kwadracie długości wszystkich boków są te same. Więc wystarczy podać długość jednego boku i od razu każdy wie, że wszystkie długości boków są pozostałe identyczne. No to jak policzymy obwód tego kwadratu? Dodamy do siebie
4 razy to samo, 5 cm i jeszcze plus 5 cm. No policzmy to sobie. 5 dodać 5 to 10, jeszcze dodać 5 to 15, jeszcze dodać 5 20 cm. A jak to można prościej zapisać? 4 razy 5 cm. I oczywiście od razu nam wychodzi 20 cm. Tutaj ewidentnie widać, że opłaca się pamiętać bardziej tą metodę. Bo tu jest tylko jedno działanie, a tu było znacznie więcej działań. No jak kto woli dużo dodawać, to oczywiście zapamięta sobie to. Ale lepiej jest to zapamiętać, bo szybsze działanie jest. Ale pamiętaj, czy tą metodą, czy tą, wynik dostaniesz prawidłowy. I nie można ci nic zarzucić. Policzony jest obwód. A więc już wiemy, jak się liczy obwód prostokąta, jak się liczy obwód kwadratu. No to policzmy kilka przypadków. Najpierw dla prostokąta. Treść zadań może być taka. Oblicz obwód prostokąta o bokach 7 cm i 3 cm. Czyli rysujemy bądź nie, ale wyobraźmy to sobie, ja to zaznaczę. Zawsze dobrze sobie tak naszkicować, bo przecież nie musimy tutaj dokładnie rysować. Chyba, że treść zadania powie tak. Narysuj i oblicz. To najpierw trzeba porządnie narysować, a później liczyć. Jeżeli w treści zadania nie ma słowa narysuj, to rysujemy tylko i wyłącznie dla siebie, więc nie musimy być dokładni. Ale po co rysujemy? Żeby zobaczyć sytuację. W geometrii dobrze jest rysować, bo wtedy widzimy od razu. Im dalej w las, tym więcej drzew, to znaczy im będziesz w starszej klasie, tym bardziej będę ci zalecał rysowanie. Nawet jeżeli w treści zadania tego nie będzie, to sobie narysuj nawet gdzieś obok. Zobaczysz i od razu lepiej rozwiążesz. Wróćmy do naszego zadania. Prostokąt o bokach 7 cm i 3 cm. Prostokąt ma 4 boki, a dlaczego tylko 2 podano? No bo my pamiętamy, że jeżeli ten dłuższy bok, no bo 7 jest większe od 3, to będzie dłuższy bok. Ten dolny ma 7, to i górny też, bo przecież są równej długości. I tak samo, jeżeli ten krótszy ma 3 cm, jeden, to i drugi też ma 3 cm. No i pamiętamy, jak liczymy obwód prostokąta? Będę stosował ten wzór. 2 razy długość jednego boku, dodać 2 razy długość drugiego boku, żeby ci się ten wzór utrwalił. 2 razy długość jednego boku, obojętnie który weźmiemy na początek, dłuższy czy krótszy, to wszystko jedno. Więc 2 razy długość jednego boku, dodać 2 razy długość drugiego boku i policzmy. 2 razy 7 to jest 14 cm. Nigdy nie zapominaj o wpisywaniu, że to są centymetry albo inne milimetry, metry czy coś takiego. Jak uczeń zapomni, to pani lub pan zawsze odejmą jakieś punkty za takie zapominanie na kartkówkach. Więc ja będę się starał pamiętać. Mnożymy dalej, 2 razy 3, 6 cm. Dodajemy 14, dodać 6, 20 cm. Rozwiązane. Drugie. Oblicz obwód prostokąta o bokach i popatrz, tu jest inny rodzaj zapisu. Można napisać tak, 7 cm i 3 cm, albo pierwsza długość i teraz taki krzyżyk i druga długość. Ten krzyżyk to jest to samo co i. Matematycy jak mogą zastąpić literkę jakimś dziwacznym symbolem, to zazwyczaj tak zrobią. Nie wiem, może nam na złość? Nie, oczywiście żartuję. Tak po prostu się robi. To jest drugi sposób zapisywania. To oznacza, że to są boki 4 na 8. Czyli jeden bok ma 4, drugi 8. No zróbmy sobie znowu rysuneczek jakiś taki roboczy. Czyli tak, dłuższy bok to jest 8 cm, krótszy bok 4 cm. Zauważę, już tu i tu nic nie piszę, bo wiem, po prostu już pamiętam, że tu też będzie 8 u góry, a po prawej 4. I od razu liczę obwód. 2 razy długość jednego boku, dodać 2 razy długość drugiego boku. Policzmy. 2 razy 4 to jest 8 cm, 2 razy 8 to jest 16 cm. Dodajmy 8 dodać 16, to są 24 cm. Gotowe. Trzecie zadanie. Oblicz obwód prostokąta o bokach i popatrz, tutaj jest 6 decymetrów i 10 decymetrów, czyli prostokąt o bokach 6 i 10. I znowu zrobimy sobie rysunek poglądowy. Oczywiście nie narysujemy dokładnie takiego prostokąta, bo 6 decymetrów to jest 60 cm.
a 10 decymetrów to jest 100 centymetrów. No nie ma takiej dużej kartki w szkole, żeby taki gigantyczny prostokąt narysować, ale rysunek zawsze możemy sobie zrobić. A kto nam zabroni? 6 jest mniejsze od 10, więc krótszy bok to będzie 6 decymetrów, dłuższy bok 10 decymetrów. Zobacz, nawet nie staram się zachować proporcji, że ten może bok powinien być troszkę większy, bo przecież to jest aż 6. Nie, to jest tylko rysunek pomocniczy, żeby dobrze wzrokowo kontrolować, co się dzieje. Żebym wiedział, że tu 6, więc pamiętam, że i tu 6, i tu 10, więc pamiętam, że i tu 10. I od razu sobie swobodnie już uspokojony, że wszystko jest w porządku, liczę. 2 razy długość jednego boku, czyli 2 razy 6 decymetrów. Nie pomylmy się, zawsze patrzmy w zadanie, jaka miara została użyta. Bo w dwóch pierwszych przypadkach, powiedzmy, jak jest kilka punktów w zadaniu A, B, C, D, mogą być centymetry, a później nagle wyskakują decymetry. A uczeń już z pośpiechu napisze centymetry i panie od razu trzask i obniża ocenę. Liczymy dalej. 2 razy 6, dodać 2 razy 10 decymetrów. Policzmy, ile to będzie. 2 razy 6 to jest 12 decymetrów. Dodać 2 razy 10 to jest 20 decymetrów. 12 dodać 20 to są 32 decymetry. Gotowe. No a teraz jeszcze dwa przykłady na obliczanie obwodu kwadratów. Pierwsza treść. Oblicz obwód kwadratu o boku 6 cm. No. Ostrzegałem, że jak będzie mowa o kwadracie, to będzie podany tylko jeden raz jego długość boku, bo wszystkie pozostałe przecież są identyczne i właśnie tak zawsze jest w zadaniach. Jest podana jedna odległość, jedna długość, przepraszam. A więc mamy, robimy sobie rysuneczek pomocniczy, no, i wpisujemy, że tu jest 6 cm. Kto lubi, to niech sobie też napisze przy wszystkich pozostałych, że to też jest 6 cm. No i jak liczymy obwód? Przypominam wzór, że to jest 4 razy długość boku, czyli w naszym wypadku 4 razy 6 cm. 4 razy 6 to jest 24 cm. I ostatni przykład. Oblicz obwód kwadratu o boku, uwaga, 5 elementów. Robimy rysunek pomocniczy, rysujemy sobie jakiś kwadracik i oznaczamy, że tu jest 5 metrów. Już pozostałych nie oznaczam, bo przecież pamiętamy, że są identyczne. No to liczymy 4 razy długość boku, czyli 4 razy 5 metrów. To jest 20 metrów. I gotowe. Może się zdarzyć w treści zadania, że będą tak zwane przykłady z życia wzięte. Na przykład będzie narysowany stół i będzie powiedziane: oblicz obwód tego stołu, czyli ile tasiemki na przykład trzeba kupić, żeby tak dokładnie dookoła ten stół, jego krawędzie okleić. Albo mamy okno narysowane i ile taśmy uszczelniającej trzeba kupić, żeby tak tutaj to okno uszczelnić. Albo drzwi będą narysowane i będzie ile trzeba kupić taśmy, żeby uszczelnić drzwi tak dookoła. W takim momencie przypominasz sobie od razu, że zarówno